Maska chyba. Ale przytrzymaj dobrze, bo czasami. No nie. Czasami to jest takie tam. Tak, zależy jak ją wiesz, o to chodzi. Mam zamierniki zawsze, natomiast jak mam sytuację podbramkową, czujnik martwego, asystent pasa ruchu, kierownica grzana, siedzenia grzane, badamy temat manualu 170. To w manualu rakieta będzie. Kolor wyjątkowy. Tak, to trzeba dobrze przyłożyć. Tak jest. Tu jest jakiś pad strzałka. Strzałka, bo to jest ubezpieczalnie, że skreda. I tu jest tak, pokazane, tu że jest... Tu jest coś widzisz? Aha, to gdzie to? A, jest wgięty lekko próg. Ale szału nie robi jakieś, żeby jakieś pierdzielnięcie było. I zawsze ubezpieczalnia pokazuje, gdzie są jakieś ślady. To jest szczęśliwy kreda tylko. Przy tym mój Janek nie, zrobił jajka, wyrysował. Jak oglądał to za 12, to jest bardzo dobre. On o tym wie, dlatego podejrzewam, że nie odda. W zeszłym tygodniu jej nie było. To jest ten. Plastik nie pójdzie. W zeszłym tygodniu jej nie było. Znaleźli nic innego, tańszego, no to pewnie może i podziel. Ale masz kontakty do niego, no tak, że zawsze... Namiar jest, natomiast wiecie, no kurde, to, że ona stoi teraz, nie znaczy, będzie stała. No właśnie. Ma coś w bagażniku? Roleta jest. Wiecie, biorąc pod uwagę wyposażenie i że bez wypadek cały czas? Tak. Fajnie. O, ja cię pierdykam. Zobacz z tyłu, nowe tarcze. Nawet nie mają rantu. To tu jeszcze jest nawet nie zarudziałe. 17 rok. Ile tam przed na kolana? 190. To mało. To jest, wiesz, manual, to nie ma zaraz. Jako, że kurczaki na placu przerwonej insignii nie było szefa, bo szef jest na urlopie. Uwaga, w Jordanii u siebie jest na chacie. Nie tam, że Turek w Turcji. Jak sobie wszyscy myślicie, że to pan Turek. Nie, to jest pan Jordańczyk z Jordanii. Też nie mają tam łatwo zapewne. Przyjechaliśmy pod inny plac, pod inne biuro po, drodzy państwo, kamery 390D. Dlaczego 390? Patrzcie tutaj teraz. Pan Romek wyjmuje rękę. Pod lusterko i paluszki pana Romka naginają tutaj wspaniale. I pan Abdullah idzie z teczką z kluczami. To jest drugi szwagier, czwartego szwagra. Oni razem byli w komunii i w bierzmowaniu. Wszystko się zgadza, sama parkuje, naklejka jest zupełnie za darmo. Wygląda odwrócony penis. A nie, to jest jakiś grzybek. Krzysiek, zapal światełko. Czekaj, że... Są światełka tu jakieś. Opa! Długie mrugają? To jest cała uroda właśnie w tych światłach. Masz ten sam motor, nie? Ten sam motor. Zakrócony jest. Piłuje go 7-2 spalanie masz zrobić. A piłuje na autostradzie 1.7 i pomyśl się cały czas. 7-2 spalanie. 206 następna wymiana, tak? Tak. Te światła LED dynamiczne. Jest guzik w prawej wajszy auto i w nocy włączasz go, nie ruszy, długich nie włączasz, nic, oświetla pieszego. Aha. Widzi kogoś rowerzystę, wygasza go, oświetla pobocze, sam żyje, zajebiste. Jak na Opla technologię, to tu mam bardziej mam brudne niż wy tą mieć. Słuchutkę w śmiedzie, nie ma co, to jest przede wszystkim jest niemyty. No co, no jak ktoś ocenę będzie z nim gadał? Teraz będziemy do naczelnika dzwonili. Siadaj, przejdźcie się po placu, tylko na główną nie jedźcie, na główną nie. Tutaj, tak? Tylko plac dookoła, tam gdzie stoicie. Co? Fotel dać niżej, żeby... Fotel dać niżej, co tu się tu dzieje? Aha, tu jest wajcha, a dobra. Fotele sportowe, także nie jest źle. Czysto, fajnie, poduszki są z tyłu. Jazda próbna. Opony tylne, grubasy, że aż miło, czekaj przednie. Opony są, powiem ci, no nie wiem, 8 mm 7. Mocne. Kierownica grzana, już włączyłem. Siedzenia grzane, kierownica grzana. Tu jest ten guzik do... Tu się jeździ na automacie, czyli są same LEDy na dzień. One się później przełączają tradycyjnie.
samo parkowanie to jest rzecz taka, że jak na przykład asystent pasa, tak? Asystent pasa ruchu trzymacie na pewno, tempomat z radarem na 100%, tu już widzę. Z tyłu masz guziki takie w zderzaku boczne do samoparkowania, które jak wycofujesz, że stoi coś wielkiego, to ci pokazują strzałki, że ci uważaj z prawej auto jedzie albo rowerzysta jedzie, z prawej czy z lewej. Fantastyczny bajer. Nie wjeżdżaj na główną, bo rany boskie. Tak? Możesz w lewo dookoła, aż do bramy i z powrotem. Gdzieś tam wycofać, także... Tylko, że tamta ma 130 przelotu, to ma 170. Ładna czerwona. Czarna jakaś taka przeżarta już. Ale Passat byłby w tej cenie 15 rok. Stary tak, Passat. Tu jest 17 i to końcówka roku, bo one szły jakoś tak od października, listopada. I z tą mocą. Który to jest rok? W którym miesiącu to jest? One były październik, listopad, grudzień, styczeń. A, bo to była 17. Końcówka, tak jest. Dobra, to. Jari, ty kurwa. Tutaj się ustawia język na przykład. Szprachę. Nie masz już jakiś plak? Jeszcze jeden? Language. Nie, bo sprzedałem ostatnio chłopakom, co to miałem, Seacika. Zapomniałem, że go nie wystawiłem nigdy. Miałem go ze 3 miesiące, dopiero wystawiłem w piątek, przyjęli opaki, pyk. Nie, patrzymy. I daj mi takie rejestracje, które miałem jedne. Insignie patrzymy właśnie. No tu telefon łapie znakomicie. Nawigator. Nawigator jest. Wszystko grzeje. Parkowanie, jak dajesz wsteczny bieg do kamery, a tylko za rogu nie widzisz, coś jedzie, to te boczne czujniki, które są w zderzakach, tu strzałki pokazują, gdzie jedzie auto z prawej, zajebiste. Nie musicie nikt wychodzić, kierować, chodź pan jeszcze 2 metry. Strzałki działają fantastycznie, uwielbiam. A tu masz ładowarkę na telefon. Wkładasz tu sprzęta, ładuje ci bez kabla. Nie no, jest chyba wszystko, co? Jest, powiem ci, jest auto. Ja, nie wiem dlaczego kupiłem drugą, wiem dlaczego, bo jeździła mi bez awaryjnie pierwsza. Drugą będę miał teraz w styczniu, rok, drugą jeżdżę. Właśnie. I no... klas. No kurwa, są to nasze przystępcy. Za bardzo? Tak, żeby. Za bardzo, to trzeba szanować poszlad. Tu są z klimatyzacji na te tam różne ustawionka. Tu jest już tam funkcji mnóstwo w tych ustawieniach. Tak, ustawień, tak? To już potem w domu siadasz, bo naprawdę takie, śmakie, kluczyk jeden, kluczyk drugi, kamera jazdy taka, śmaka, owaka, pomocnicze, linie, bez linii. No jest dobrze. Jest dobrze. Tu naciskasz, tu klimatyzację nie działa. I tutaj klimatyzacja włączona, teraz wyłączona jest. Jak jest napis włączone, to też długo nie będzie, czy włącz, czy wyłącz, ale to jest takie malutkie. Podczas jazdy mam to czasami kłopot, jak 1.5 na blacie ciężko mam trafić właśnie włącz, wyłącz. Ale to wszystko obczajone. Tu jest do samoparkowania. Nie ma, ale jest wszystko. Nie wiem jak to teraz tu ogarnąć, ale ja samoparkowania się boję, bo wolę sam parkować. Nie no, ja tak jeszcze nie zaufałem temu samoparkowaczowi nigdy, natomiast no... Tego, tak, tutaj światła wszystko automatycznie. Tylko na automat, on się później włącza, przełącza. A, sam. Jak jedziesz nocą, tego tu automata wciskaj, wtedy pracuje. Pracują te LEDy swoim życiem. Jak wieczorem będziesz zamykał auto z pilota, to te LEDy tak jeszcze tak dopływały. Tak? Taka funkcja jest taka... Żadne auto chyba tego nie ma, tak są, tak, bo są tam trzy takie LEDy, jeden obok drugiego, no, trzeciego. One tak pływają, no fajnie. Powiem ci, bardzo przyjemne auto. Start, stop i klucze. Dwa klucze, dobra. No, bez kluczyka, nie? Tylko masz w kiermaniu, bo ta? Wiem, co to są, nie? Tak jest. Z tyłu czysto, i zapisy. No dobra. Pożegnałem prawie z widzami, bo zapłacili za brykę, ale jeszcze nie osę oczywiście. Rameczki. Oczywiście filmowe. Dzięki. Zdrowia szerokiej, chłopaki, cześć. Wiecie o tym, że to 17 rok Abdullah sprzedawał, a kupiliśmy jako 18, bo 18 jest w briefie. Abdullah czasami nie wie, co sprzedaje, jakie ma złoto. Haśmy się normalnie ucwaniaczyli za 12-300 euro. 18 rocznik, proszę Państwa. Naprawdę ciekawym, czerwonym kolorze rameczki poszły.
pan widzi szanowny zadowolony, bo to była dobra transakcja, przypadkowo kupiliśmy rok młodszy w cenie starego Trabanta. Jadę dalej! Czecho! Przykład dzisiejszego zakupu czerwonej. Co to za model? Tu sobie nie mogę przypomnieć. A, żartuję. Insigni. Mówi nam o tym, że często Abdullaszki oczy wiedzą wszystko, ale czasami mylą się na naszą korzyść, co potwierdza dzisiejszy przypadek zakupu rocznika 17. Przepraszam, rybka pana Romana złapała. Natomiast sprawdzając numer VIN z nadwoziem, z dokumentami, oczywiście nie przyznałem się panu Abdullahowi. Stwierdziłem naocznie, że jest to rocznik 18 i to marzec. Mówię, słodki Jezu, jak się hop ucieszy kupujący. No i fajnie, że znów się udało coś nabyć. Naprawdę ładnego. Wiecie, że ten ma 200 przejechane? 197 tysięcy? Świeży temat. Ale nie jest drogi. Ma przejechane, ale nie jest drogi. Ma bez wypadku. Ale ma serwisy, ale dużo przejechane. Ale panie Krzyśku, panie Romku, jak to w życiu?